Good morning, ladies and gents. Co w wolnym tłumaczeniu oznacza dzień dobry, moi parafianie. Albo jakoś tak. Jest kolejny dzień, 11 dzień naszej podróży, prawie połowa drogi. No i właściwie praktycznie dojechaliśmy już na południe. Minęliśmy Neapol i teraz mamy ostatnie 400 km na sam dół. No prawie 500. Zatem dzisiaj raczej tam nie dojedziemy. Moglibyście zapytać, dlaczego tam nie dojedziemy, bo w końcu nie jest tak daleko, 450-470 km, co za problem. Ale jednak my nie dojedziemy, bo chcemy pojechać w kilka ciekawych miejsc. Jak to? Chcemy zobaczyć też miejsca jak to? Tak jest, dla nas turystyka jest znacznie ciekawsza, kiedy jesteśmy z dala od turystów. Zatem nie spać, zwiedzać! Masz pan drzwi wniesione, to się puszczymy pięknie. Wszystko doprofilowane. A my teraz tu. Ty, nie, co? Czekaj, bo się temat się zawęża. Bo się jest źle. Ja filmowałem te z prawej. Jedziemy. Trochę folkloru lokalnego? No czemu nie? No i to jest atrakcja turystyczna i tak się zwiedza Arizonę. Co to? Nagrywasz? Ależ oczywiście, że nagrywałem. Jak można by nie nagrywać tak idiotycznej drogi? Brawo, nasza nawigacja. Buongiorno, signore doktore. Z tą trasą? Dobra ci wyszła. Ale to zrobimy 20 km przez cały dzień. Bawę, daj spokój. Nie, trochę to podwarcie, którą ci jak gadamy, tylko nie można zmiękczać, bo jak miękcze, chmieje jak spod lacia. A więc tak, po pierwsze, zaczęły nam się nieco mózgi przegrzewać, bo już było gorąco. Nawigacja postanowiła nas poprowadzić przez właśnie takie miasto, a na koniec stwierdziliśmy, że już czujemy się jak lokalsi, więc próbowaliśmy udawać włoski akcent. Ale zamiast tego wyszli nam sami swoi. A na koniec okazało się, że wróciliśmy do miejsca, w którym zaczęliśmy dzisiejszą wycieczkę. No ale nic to, pora zatem jechać w góry. Tam cesarz mieszkał. I bardzo elegancko. Wygląda, jakbyśmy znowu wjechali w góry. Super, ale niestety musiałem się zatrzymać, bo wiecie co? Mucha w kasku. A może mrówka? Kto to wie? No i tak, znowu zrobiło się 40 stopni, ale mamy źródełka z zimną wodą. A co z nimi należy zrobić? Niech pomyślę. Pewnie wlać do butów. W danym momencie wydawał się to świetny pomysł. Ale wiecie co? Nie polecam, bo tak naprawdę problem w tym, że w butach nie ma dobrej wentylacji. I zamiast chłodzić nogi, robi się tam po prostu bajoro. No, ale przynajmniej przez chwilę było chłodniej. Nic to jednak, bo pora jechać, a przed nami zaczyna się odcinek offroadowy? Czyżby? No nie, na szczęście jednak nie. Grywa Planetę Małp. Oglądałeś nową Planetę Małp? Czy którą? Ty, a mi tu jakiś napis na biało wyświetla. We arrived to some. Już pędzę z tłumaczeniem? Więc tak, zatrzymaliśmy się w tym przepięknym miejscu, ażeby dokonać zakupów spożywczych.
Nazwy sklepu niestety nie jestem w stanie wam podać, natomiast mogę wam powiedzieć, że jedziemy już jakieś 2 godziny i był najwyższy kurna czas, żeby coś zeżreć. Bo rano zjedliśmy tylko po jakimś sandwichu i byliśmy piekielnie głodni. No i niby jak jest gorąco, to się wcale nie chce jeść, ale to nie zawsze jest prawda. Na pewno nie chce się aż tak żreć, ale mamy w tej chwili 37 stopni tak mniej więcej, a głodni jednak jesteśmy. Dlatego zatrzymaliśmy się w takim pięknym właśnie miejscu. A mój kolega tymczasem poszedł właśnie tam zrobić jakieś zakupy. I oto powraca. A ja tymczasem dla dobra ludzkości będę posługiwał się 2 językami naraz. Twój ulubiony arbuz. Tęskniłeś na pewno. Meloni. Nie było pączków. Leboni. Banani. Banani. I bananowy milk, jogurt. Czy więcej nie ma? Już finito. Finito. That is bloody awesome. Czyli, że git. I po takim wypasionym śniadanku postanowiliśmy pojechać w stronę morza. Właściwie to mój kolega postanowił, a ja musiałem dołączyć. Ale zanim to nastąpiło, tymczasowo wjechaliśmy do wioseczki, w której przygotowali już dekoracje świąteczne. Chyba. No bo co to może być? Święto lasu? Tak czy inaczej, było tu raczej ładnie. Część była już nieco mniej ładna, a zaraz po niej wjechaliśmy chyba do Wąchocka. No bo sołtys zwinął asfalt. Tynk ze ścian trochę też, ale i tak było ładnie. A po chwili wróciliśmy na drogi główne, a tam mieliśmy the best of włoscy kierowcy. Uwaga teraz, patrzcie na to. No mistrz, no po prostu mistrz. A tu już był komplet, no mieliśmy pełną bekę, bo ten gość po prostu pojechał na czerwonym, mając to gdzieś. I tak trzeba żyć, a nie jakieś tam przepisy, srisy. No ale tak, powolutku dojeżdżaliśmy do morza. Było tu naprawdę przepięknie, gorąco jak cholera i chyba z tego piękna i gorąca nie mogliśmy się jakoś poważnie ogarnąć. Bo w tej pięknej wioseczce pogubiliśmy drogę. Może za bardzo wpatrywaliśmy się w te piękne widoki, może w zabytki. Dość powiedzieć, że przy tej fontannie gdzieś się pogubiliśmy i nie wiedzieliśmy, w którą z tych dróg mamy jechać. Zatem co? Pora zatrzymać się w cieniu, ogarnąć sytuację i ochłodzić. Ale wiecie co? Narzekać raczej nie mogliśmy, bo jest tu dość sympatycznie, trzeba przyznać. No ale w końcu droga znaleziona i ruszamy dalej. Widoki w międzyczasie? No raczej z cyklu tych wgniatających w fotel. Trochę śmieci tu leży, ale poza tym widoki ładne. No to zatrzymajmy się. Bo się popsuje. No tam skuter rybacki na kurwia, na pełnej kicie. Oto film dokumentalny. O, a tam ty, a tam jest Jezus ze Świebodzina u góry. Widziałeś gościa? Patrzcie na to. Ale
kurde, postawili. Co to jest? Fajnie. Ty, tam na tym pontonie ktoś skacza. To ty porusz mi tenis. Pyk, pływają skurczyweki. O, tu płynie przemytnik. Tamten przemyta, to okres wojenny. No tak, jak widać, kamera z dużym zoomem i upał nie idą razem w parze. A może te widoki rodem z Rio de Świebodzineiro tak tam nie wpłynęły? Któż to wie? No dobra, pora rzucić okiem na mapę, gdzie tak naprawdę jesteśmy. No po górach i tych odcinkach górskich wylądowaliśmy nad morzem. I to chyba już na dobre. Nie parze, zobacz! Samochodem można na plażę podjechać. A tu im się zapadło wszystko, widzisz, naprawiali. We stopped on the petrol station. No dobra, wróćmy do polskiego. No więc tak, zatrzymaliśmy się tutaj, bo jest tak piekielny upał, chyba najgorętszy dzień, na pewno ponad 40 stopni. Jedziemy już dzisiaj sporo godzin, jesteśmy mega zmęczeni, czego może i nie widać po filmie, ale tak właśnie było. No i ujedziemy gdzieś jeszcze może 50-60 kilometrów i zjeżdżamy do hotelu odpocząć. No tak, wydawać by się mogło, że ledwo co wystartowaliśmy, a już zabukowaliśmy hotel i kończymy jazdę. Ale słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile godzin da się jechać w takim upale. Od rana powiedzmy, jak się uda wystartować 9 do 12, a po południu już tylko ze 3 godzinki. I to wszystko. Ale zanim zjedziemy dziś do hotelu, chciałem wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Zobaczcie, jakie to jest dziwne miejsce. Mamy takie piękne widoki, jak te skały wszędzie, a z drugiej strony... No sami widzicie. Włochy to naprawdę dziwne miejsce. Look guys, it's... terribly hot. Dobra, dość tych wygibasów językowych. Pora wracać do języka ojczystego. A zatem... Po całym dniu w okrutnym, ale to okrutnym upale stwierdziliśmy, że nie bierzemy żadnego kempingu, jedziemy do hotelu. No tylko, że przyoszczędziliśmy i nie wzięliśmy pokoju z klimą, tylko bez. Pomyśleliśmy sobie, że a jak będzie zimny prysznic i to wszystko, to będzie w porządku. Ale chyba do końca tak nie jest. Co by jednak nie mówić, jest zdecydowanie lepiej niż na kempingu. Bo jednak prysznic 2 metry od łóżka robi robotę. I wydaje mi się, że Włosi z tego właśnie powodu nie mają zbyt wielu kempingów. A przynajmniej nie tylu, co w innych krajach. Zresztą cholera ich w sumie wie, co oni mają i dlaczego. Ale wiecie co? Lepiej nie wnikajmy. Zamiast tego spójrzmy lepiej przez okno. Niezły widok, co? To coś na tych słupach u góry, to okoliczna autostrada. A tam gdzieś z boku stoją motocykle, a tu o, fontanna i piękne buty, które dla bezpieczeństwa postanowiłem wyrzucić za okno. Podejrzewam, że tylko dlatego wciąż żyjemy. No ale, wracając do rzeczy, zbieramy się, kąpiemy i za chwilę schodzimy na kolację, bo mamy tu kolację, na której będzie pasta i pesto, pesto, pasta i pizza i mozzarella. W sumie to nie wiem co, ale chyba coś właśnie z tego. Mamy nadzieję, że będzie dobre, zatem idziemy na dół i tam się widzimy. No i jeszcze, co istotne, jutro zostało nam 250 km, tak mniej więcej. Google Maps twierdzi, że to 4 godziny jazdy, zatem dla nas pewnie będzie to cały dzień. Ale wiecie, co to oznacza?
że tak naprawdę powinniśmy dać radę i powinniśmy jutro dojechać. A może nawet będziemy jechać tą drogą? Na razie nie wiem, ale jutro się okaże. No to nara. Ale wiecie co? Czekajcie, bo patrzcie na to. Najlepsza rozrywka w prawdziwie włoskim stylu. Zatem to wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!